Pracujemy teraz nad sztuką zupełnie inną niż moralność pani Dulskiej. Jest to sztuka bardzo trudna, ciężka, tragiczna. Trudna do grania, jako że występuje tylko dwoje aktorów, ja i kolega. I bardzo odpowiedzialna pod tym względem, że dwie postacie muszą na scenie utrzymywać uwagę publiczności przez prawie że dwie godziny. W trakcie sztuki dowiadujemy się o historii mojej postaci, która przeżyła tragedię, która cały czas ją przeżywa, jest w bardzo złej sytuacji i przestała wierzyć, że coś się zmieni, że się wyswobodzi. Jest zrezygnowana, ale jeszcze żyje wspomnieniami i zapada się w te wspomnienia swojego byłego życia, pięknego, wesołego, wspaniałego. Była to kobieta kiedyś, która znała całą śmietankę artystów, muzyków na Zachodzie. Była kobietą, która mówiła w wielu językach. Była bardzo lubiana, ponieważ miała niesamowite poczucie humoru. I ją życie złamało. Spotyka mężczyznę, mojego kolegę, który przychodzi pod pretekstem wywiadu, ale ona mu nie wierzy. Podejrzewa go o różne sprawy. Nie chce z nim rozmawiać. Ale w końcu on ją kupuje swoją niewinnością i miłym sposobem bycia. Aż w końcu dowiaduje się o nim pewnych rzeczy, które ją bardzo zaskakują i nawet w swoich podejrzeniach nie mogła wymyśleć tego, co właściwie ten chłopak ma jej do powiedzenia. Także jest to bardzo ciężki materiał, zaskakujący, no i dla mnie bardzo interesujący, więc zapraszam.